kolejny, tym razem robię sobie napój oczyszczający dla organizmu. A jak go się robi? Oczywiście piję go się na czczo, dałam odrobinę limetki. No i to zaraz zaleję wodą, bo z tego co słyszałam właśnie, nie będzie teraz widać tej limetki, ale z tego co słyszałam właśnie, cytrusy oczyszczają nam organizm, że działają oczyszczająco i po prostu robię sobie napój oczyszczający. Zabieram Was teraz, bo idę do ściany płaczu, czyli do bankomatu, zabieram Was ze sobą. Idę kupić sobie waluty, bo jak wiecie co miesiąc sobie kupuję, ojej, SMS, co miesiąc sobie kupuję 10 euro, 10 dolarów, a to dlatego sobie kupuję, żeby po prostu, jak będę do Stanów, żeby to nie był taki, o, na raz wydatek, że muszę ileś tam pieniędzy wziąć i żeby wymienić sobie waluty, tylko sobie po prostu co miesiąc po trochę wymieniam i po prostu to nie będzie tak duży koszt, więc widzimy się za chwilę. Już wracam ze ściany płaczu, teraz lecę wymienić walutę. Powiem Wam, tak nasypał śniegu i cały czas pada. Teraz lecę do kantora, tak jak mówiłam, ale idę do tego mniej korzystnego, którego za bardzo nie lubię. Może poszłabym do innego, ale nie mam dzisiaj czasu, dlatego idę tutaj jak najbliżej, który znajduje się mnie, ale powiem Wam, on jest, szczerze mówiąc, niekorzystny bardzo, jeśli chodzi o kupujących. Sprzedający to też tak za bardzo nie mają korzyści. Ja rozumiem, że kantory też muszą zarabiać, ale tutaj to ten kantor sam bije siebie, bo to jest bardzo niekorzystny kantor. No ale to jest nawet różnica 10 groszy, czyli dosyć sporo. Więc idę tu, bo po prostu nie mam czasu. Widzicie? Praca w re za mną. Tu coś powstaje, nie wiem co. Coś powstaje, zobaczymy później za jakiś czas efekt końcowy. Coś tu się dzieje. Jakieś takie miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. No zobaczymy. Cały czas praca idzie do przodu. Może faktycznie tu będzie coś fajnego, tylko szkoda, że tu nie będzie miejsca, gdzie można spuścić psy. To jest niestety wielki minus. A, zapomniałam Wam dodać, bo dzisiaj 6 jest. Życzę Wam udanego Mikołaja i dużo prezentów. Tego chyba mogę Wam życzyć. Na święta będą inne życzenia, na Mikołaja będą inne życzenia. Jak wiecie, miałam teraz 6 zostać ciotką, ale się okazało, że zostałam 6 dni temu ciotką, bo się urodził mały 30 Lucjan. No. Właśnie wychodzę ze sklepu, powiem Wam, przechodzę przez pasy tak ślisko, że ja pierniczę, a za odrobina śniegu. Ale to nie to chodzi. Patrzcie, co mi się udało kupić. Czekajcie. Tiktaki. Właśnie mi zależało, żeby kupić małe tiktaki. Nie chciałam kupować dużych. To jest o smaku borówkowym. Gumy do rzucia. I to oczywiście też przetestujemy. No i do natu. Wracam sobie. Niby miał być kantor otwarty od 10. Jest 10.20. Kantor dalej zamknięty, więc pierdzielę. Jak będę na mieście, bo chciałam perkusję, to sobie na mieście po prostu coś kupię. Moje walutki, więc zobaczymy, no. Chamstwo. Jak widzicie, jestem z powrotem w domu. Chciałabym Wam pokazać moją półkę. Ona znowu zaczyna się zapełniać ze słodyczami. To jeszcze mamy do przetestowania. To są te tiktaki, które dzisiaj kupiłam. I to są słodycze czeskie. To. A to po prostu mama mi wczoraj dała. Kinder Bueno. Pomału się po prostu zaczyna zapełniać. A, jeszcze zapomniałam wyrwać z kalendarza adwentowego numer 6, tylko gdzie on jest? Gdzie jest 6, 8? Tu jest. Tu jest 6. Czyli już 6 mamy zaliczoną. I czekoladka wędruje dla mnie. Udało się znaleźć trochę czasu na testowanie napoju Kofolada, który przywiozłam z Czech. Myślę, że zacznę od trupiej czaszki, która jest na etykietce, a potem od piesków. Trupia czaszka wiśniowa, czyli raczej smak wiśniowy. Kofolada. Lecę z gwinta, bo to nie ma co. Gdyby była duża, to bym leciała z kubka. Tak, to z gwinta. Zapach, ojej.
Powiem wam, na pewno czuć wiśnie, ale kofolada to musicie spróbować, bo kofolada ma bardzo specyficzny zapach. To nie jest taki zapach jak Coca-Cola czy Pepsi, nie. No ma specyficzny zapach, ciężki taki jest do określenia to zapach, ale idzie rozpoznać ten zapach. To jest taki bardzo charakterystyczny zapach, a jaki jest smak? Dosyć dobra. Prawie w ogóle nie gazowana. Chociaż odrobinkę jest gazowane. Ale bardzo dobra, wiśniowa. No mówię, kofolada ma zupełnie inny smak niż cola. Dla mnie kofolada to ona ma taki smak, jakby kurczę go określić, taki bardziej kwaskowaty. Coś w tym stylu, tak jakbyście pili podróbę Coca-Coli, tylko to jest taki bardzo kwaskowaty smak, a jeszcze jak jest wiśnia, to jest bardzo fajne uzupełnienie, jest na pewno dobra. Dobra, lecimy kolejną kofoladę z pieskiem. Merchula. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Nawet na obrazku nie idzie za bardzo poznać, co to jest. Myślałam, że to może jakiś, kurczę, jakaś śliwka, coś w tym stylu. Tak to w każdym bądź razie wygląda. Te butelki nie są duże, bo one może mają, już wam mówię, pół litra, czyli takie dosyć spoko. A jeszcze na każdej nakrętce takie coś jest. Czy kupicie dużą kofoladę, czy małą, to po prostu to jest. O matko. Żebym mogła to tylko odkręcić. Oh, udało się. Słyszycie, jest gazowane. Zapach taki, powiem wam. Wydaje mi się, że brzoszcz skwiniowy albo chociaż bardziej chyba pomarańczowy, tak mi się wydaje. Powiem wam, ten piesek jest mega, mega. Tak mi się ten piesek podoba, fajny jest. No. To akord ma zupełnie inny zapach, to bardziej ma zapach taki jak sok owocowy albo orężada, tak, chyba bardziej orężada. Z kofoladą to zapachu nie ma w ogóle wspólnego, to lecimy, zdróweczko. Mieszane, tak według mnie, bruskwinia z pomarańczą, w ogóle z takim cytrusem jakimś. To jest wam bardzo dobre. Czy mogę to do czegoś porównać? Bardziej chyba soku jakiegoś. Czy to coś ma wspólnego z kolą? Ten smak zupełnie nie ma nic wspólnego z kolą. Ale powiem wam, no jest. No spoko, spoko. Jest bardzo nawet dobra, bym powiedziała. Czy na pewno jak będę w Czechach, to kupię sobie tą kofoladę z pomarańczową nakrętką, bo jest naprawdę ok, jest lepsza od tej wiśniowej. Została nam ostatnia kofolada. Kofolada, nie wiem, czy dobrze nazwę wymawiam. Kofola. Melon. Czyli to będzie smak arbuzowy. Ten piesek, patrzcie, jak fajnie wygląda. Mam nadzieję, że aparacik złapie. Patrzcie, z melonem na głowie. Tak fajnie wygląda. W ogóle fajny te pieski. Fajny pomysł ktoś miał, żeby takiego pieska właśnie wrzucić na etykietkę. Czy to chwytliwe? Może chwytliwe. Powiem wam szczerze, no... udało się. Myślałam, że nie odkręcę. Tak to mocno złapało. Ale ładny zapach. Jeszcze powiem wam, nie otworzę, ale już zapach czuć. Ale arbuzowy. Bardzo arbuzowy. Powiem wam szczerze, co takiego... arbuzowy. Ten zapach mi się kojarzy z takimi lizakami z dzieciństwa. Były takie w sklepiku szkolnym w kształcie arbuza i w ogóle taki smak miało. Bardzo ma podobny zapach, jak kupicie sobie gumę arbuzową o smaku arbuzowym. Chyba są dostępne u nas gdzieś tam w sklepie, bo widziałam. Taki ma zapach, jak żujecie tą gumę i czuć ten zapach taki z ust, to taki jest zapach tej kofolady. Bardzo ładny zapach. A jaki smak? No zobaczymy, czy ten piesek wróży szczęście. No zobaczymy.
Powiem wam, jest to gazowane, no bardzo dziwny smak. Dobre, ale bardzo dziwny smak ma. Czuć arbuza. Na początku czuć arbuza, pod koniec taki dziwny posmak właśnie tej kofoli. Dziwne połączenie, ale jest na pewno dobre. Powiem wam szczerze, czy mogę wam te trzy napoje polecić? Na pewno, na pewno. Nie będę ich oceniać, bo myślę, że to nie o to chodzi, żeby oceniać, ale naprawdę są godne polecenia te napoje, więc wam je serdecznie polecam. Będziecie, kupcie sobie takie małe. Duża to jest chyba bez... Chociaż widziałam akurat w tym sklepie, jak byłam, te kofole, kofola była duża, też właśnie w takich różnych smakach, a ja myślę, a wezmę małe te kofole, żeby po prostu spróbować, co to w ogóle jest, czy to jest godne polecenia. I jest to na pewno godne polecenia, jest to bardzo dobre. Więc mogę wam to polecić, bo naprawdę to jest zupełnie coś innego, zupełnie inny smak. Będziecie w Czechach, kupcie sobie kofole, nie zapomnijcie, naprawdę jest ok, bo jest naprawdę super. Dlatego wam to serdecznie polecam, bo jest... Widzicie, sobie leżę akurat z moją aktoreczką drugiego planu. Coś chyba nie chce się pokazywać w aparacie. Tamusiu, Tamusiu, popatrz tu. No, tu. Powiem wam, przed chwilą spała sobie na łóżku. Coś chyba jej się musiało przyśnić, bo zeskoczyła z łóżka, podbiegła do okna i zaczęła szczekać. A spała tak, że aż chrapała. I naprawdę mówię, zeskoczyła z łóżka i zaczęła, podbiegła do okna i zaczęła coś szczekać, a na dworze nic nie stukało, nie szczekało, no nic. Po prostu chyba coś tej aktoreczce mojej, Tamusi, musiało się coś chyba przyśnić. Tak, Tamusiu? Tak?